Cześć, z tej strony Łukasz Kaczmarek, witam Was na kanale Murawa TV. Jeżeli tego jeszcze nie robicie, to koniecznie zasubskrybujcie mój kanał, a teraz czas na kolejny odcinek, w którym opowiem o podejrzeniach o stosowanie dopingu przez Denisa Czeryszewa. Zapraszam. Światowa Agencja Antydopingowa już od pewnego czasu przyglądała się bacznie dyspozycji prezentowanej przez Denisa Czeryszewa, który dość niespodziewanie należał do jednych z najbardziej wyróżniających się zawodników na mundialu w Rosji. W barwach swojego kraju zdobył 4 gole w 5 rozegranych meczach. Do niedawna nie było żadnych powodów, żeby podejrzewać piłkarza o stosowanie środków zakazanych, ale uległo to zmianie, kiedy jego ojciec przyznał na łamach mediów, że syn miał zażywać hormon wzrostu, aby zdążyć z wyleczeniem kontuzji przed mundialem. Skrzydłowy nie otrzymał żadnego pozwolenia na zastosowanie tej kuracji i teraz, w przypadku potwierdzenia doniesień przez hiszpańską agencję antydopingową, grozi mu nawet 4-letnia dyskwalifikacja. Czeryszew jest jednak spokojny o końcowe rezultaty śledztwa i nie ma nic sobie do zarzucenia. Co nie zmienia faktu, że tatuś nieźle załatwił swojego syna. Ciekawe, czy mają na pięku, czy to tylko po prostu zwykłe wygadanie się na łamach mediów. Przenosimy się do Polski. Komisja Ligi postanowiła przedłużyć zawieszenie Michała Probierza. Szkoleniowiec Krakowi został wyrzucony z ławki rezerwowych przez sędziego prowadzącego mecz przeciwko Piastowi Gliwice za spięcie z Uroszem Korunem za linią boczną. Całe zajście zostało opisane w protokole pomeczowym i przeanalizowane przez Komisję Ligi, która początkowo zdyskwalifikowała szkoleniowca na 2 spotkania. Teraz przypomniała sobie, że jeszcze w zeszłym sezonie Probierz otrzymał podobną karę w zawieszeniu i teraz postanowili ją przywrócić. W oświadczeniu Komisji Ligi w sprawie Michała Probierza czytamy: w poprzednim sezonie rozgrywkowym trener został ukarany przez Komisję Ligi za przewinienie dyscyplinarne polegające na podważaniu decyzji sędziowskich i rzucaniu banerem reklamowym. 12 kwietnia 2018 roku komisja nałożyła na Probierza karę dyskwalifikacji w wymiarze 2 meczów. Na skutek odwołania Najwyższa Komisja Odwoławcza PZPN zawiesiła 25 kwietnia 2018 roku wykonanie kary dyskwalifikacji 1 meczu na okres 6 miesięcy. To jest do dnia 25 października 2018 roku. Oznacza to, że Probierza nie zobaczymy na ławce trenerskiej w nadchodzącym starciu przeciwko Jagiellonii Białystok oraz kolejnym pojedynku z Wisłą Płock. Oczywiście trener Krakowi ma prawo do odwołania się od tej decyzji do Najwyższej Komisji Odwoławczej PZPN. W tym odcinku to już wszystko. Dzięki wielkie za uwagę. Pamiętajcie o tym, żeby zasubskrybować mój kanał. Dajcie też łapkę w górę, jeśli odcinek Wam się podobał. A w komentarzach napiszcie mi, jak sądzicie, czy decyzja o przedłużeniu kary dla Probierza jest słuszna. Do zobaczenia, do usłyszenia już w następnych odcinkach. Cześć!